Nowy Sącz był jednym z 20 miast w Polsce, w których w ubiegłym tygodniu odbył się młodzieżowy strajk klimatyczny. 24 września to dzień globalnej mobilizacji ruchów klimatycznych, a młodzi ludzie manifestując domagają się natychmiastowych i adekwatnych działań rządzących wobec kryzysu klimatycznego. Mamy jako młodzieżowy strajk klimatyczny też takie ogólnopolskie postulaty, które zawsze powtarzamy na strajkach i one się nie zmieniają. To jest neutralność klimatyczna do 2040 roku, i ich jest jeszcze 5, a w Nowym Sączu też wychodzimy, staramy się zebrać jak najwięcej uczniów, uczennic z różnych szkół, żeby stanąć razem, żeby pokazać, że jesteśmy tutaj, że chcemy bezpiecznej przyszłości. W manifestacji wzięli udział uczniowie sądeckich szkół. Ponad 150 osób protestowało przeciwko zmianom klimatycznym. Chcą, by ich głos był słyszalny przez rządzących. Jakby był usłyszany, to nie musielibyśmy protestować, ale słyszalny na pewno jest, bo jest nas dużo i jeszcze 2 lata temu politycy mogli sobie pozwolić na powiedzenia, nie wiem, że mamy węgla na 200 lat. Teraz jeszcze go nie mogą zrobić i widzą presję społeczną i też widzą to, co młodzi ludzie mówią, tylko mam wrażenie, że jeszcze ich nie słyszą. A młodzieżowy strajk klimatyczny powstał w 2018 roku. W Nowym Sączu manifestacja odbyła się po raz trzeci.